Heja, ludzie i ludziska. Z tej strony Recek i witam was w drugiej i ostatniej części gry Insanidate. No i dobra, jakie to nas koszmary czekają? Co za niespodzianki? Zacznijmy może od takiego dziwnego wiksu w postaci tego, że Dejxory nagle przestało mi wykrywać grę. To też jestem skazany na nagrywanie tego frapsem. Co mnie troszkę smuci, przyznaję otwarcie. Tutaj chyba nic nie ma. Ale dla pewności wolę się upewnić. Tak, a nie, tutaj coś jest. Ale nie można tego użyć nawet. Cóż to za koszmar nas teraz czeka? Cóż to nas będzie straszyło tym razem? W ogóle stopera nie włączyłem, ale już się poprawiłem i wszystko chodzi pięknie i cacy. Drzwi mi nie wywalą. Drzwi prawdopodobnie nie będą hecharać, także nie będę ich nawet sprawdzał. Tylko pytanie, czy aby chcę iść w tą stronę. Tak, ta gra mnie już nauczyła tego, że jumpscare'ki wyglądały tu mniej więcej w ten sposób. Tu są jakieś hecharnięte... A nie, nie są hecharnięte. Tu po prostu połowy drzwi nie ma. A to w ogóle co to jest? Szkoła jakaś? Stołówka? Czy co? Nie wiem. I nie wiem nawet, czy chcę to badać. Wiem tylko, że cały czas tu jest po prostu ciemno. Jakieś psychodeliczne obrazy na ścianach przed chwilą właśnie minąłem. Tu kolejny ktoś, który najprawdopodobniej nie ma wobec mnie dobrych zamiarów. No to jesteśmy w dupie. Światło nagle pierdyknęło z niewiadomych przyczyn. Korki wysiadły. Nie zapłaciliście rachunku za prąd? Ja pierdzielę. Tu coś mogę zebrać? Nie, nie mogę zebrać. Ale ja się serialnie tego trupa wystraszyłem tutaj. Dobra, co, gdzie, jak, kiedy? A, takie coś. Czy ja za pomocą tego mogę otwierać? To i tamto? Dobra, spokojnie. Jest ciemno jak w dupie. Nic nie widzę. Teraz to już w ogóle takie ciemności tu zapanowały? Holy shit. No jasne, bo ciemniej się nie da, oczywiście. Podłoga. Ledwie co podłogę widzę. A co dopiero ściany. Plus jeszcze coś mnie goni. Mannequin! Gdzie jest ściana? Gdzie jest ściana? Gdzie jest pierdzielona ściana? Aha. Nie wiadomo, czemu wyłączyłem sobie światełko. Moje jedyne źródło jakiejkolwiek widoczności tutaj. Tutaj drzwi wywalone. Ej, seriously, what the fuck? Co ja tu mam zrobić? No. Okej. To było dziwne. Dobra, jedziemy jeszcze raz. Tak, ty sobie idziesz tutaj. Ej, seriously, what the fuck, co mam zrobić tutaj? Nie mam, kurde, bladego pojęcia. Nie dość, że tutaj dają tyle światła, co kot napłakał, to jeszcze dodatkowo... Tak, klasyczny jumpscare, klasyczna jumpscenka, jasne. Jumpscenki zawsze spoko. Dobra, niech to się przyjrze temu pomieszczeniu. Stąd przychodzę. Idę w tę stronę. Moment, przyjrzę się inną. Niech to się przyjrzy temu tutaj. Okej. Czyli stąd przychodzę. Następnie. Idę tutaj, żeby zebrać właśnie klucz czy francuski i ogólnie narzędzia. Żeby najprawdopodobniej naprawić to. Albo ewentualnie otworzyć za pomocą tego drzwi. To by nie było takie głupie, wam powiem szczerze. Zatem spróbujmy może tej teorii. Znowu psychodeliczne obrazy na ścianach. Ciemności egipskie po prostu. Tu mi zaraz światło pierdyknie. No, dawaj. Światło pierdykaj.
Dziękuję, że mi pierdyknąłeś. Hecharnie. Tutaj jest ten wisielec. Dawaj narzędzia. Dobra. Zebrane narzędzia. A teraz idę w stronę tamtych drzwi. Zaraz się naprawdę zaczną straszaki. Ale takie, że ja pierdzielę. O właśnie, o wilku moła. Zaraz się jeszcze manekiny zlecą. Dobra, idziemy. Spokojnie. Steady. Wszystko pod kontrolą. Tutaj, dobra. Miałem tutaj iść. Pozdro 600, nie no. Zaraz mi jak coś normalnie wyskoczy przed twarzą. Bo tutaj jest po prostu tak ciemno. Klasyka po prostu tej gry. Klasyka Insanidate. Egipskie ciemności. Tu jeszcze coś mi zawala. Tu jakieś psychodeliczne obrazy. Tu hecharnąć mogę. Nie mogę hecharnąć. Bo klucza nie mam. I teraz weź go szukaj. Hel tu nie jest nawet. Znowu więcej psychodelicznych obrazów. Tego nawet zamknąć nie mogę. Gdzie ja niby mam tu znaleźć coś? Dzięki czemu otworzę te drzwi. Hello, ja tu nic nie widzę. O. Nie, czekajcie. Jak nie hechar, jak hechar. Mam narzędzia. O. Klucz. I heltuń. Jaka łaskawa jest ta gra normalnie. Nie, spokojnie, opanuj się, chłopie! Jezu, za co? Co mi przyszło do głowy, żeby grać w tą grę? Dobra, manekin tam chyba idzie. I teraz hecharnę te drzwi. Dobra, spokojnie. Steady. Manekin. Boże, condemned, why? For money. Suche. Dobra. Stary, spokojnie. Damy radę. Mamy klucz. Już jesteśmy niedaleko, bo jest przewrócona doniczka. Już są drzwi nawet. Jesus Christ, motherfucker. Jest, hecharnąłem te drzwi. A teraz cokolwiek, żeby światełko było jakieś. Dobra. Widzę, że cały czas... O, heltuń. Jezu, stary, za co? Jesus, why? Dlaczego mnie to spotyka? Insanidate! Keypad! Super! No, come on. Ała! Dziabnął mnie! Ale za 5 helta to mnie tam mógł dziabnąć sobie. Także luzik. Nie no, drugi! Seriously? Drugi, kolejne 5 helta się poszło walić. Come on! No trzeci! What the fuck is wrong with you, boys? No tak, jasne! Więcej was tu matka nie miała! Fuck my life! Dobra, błagam, hechar. Ale czekajcie, bo tutaj są jakieś hecharnięte drzwi. Błagam, cokolwiek co by można... Światełunio! Błagam, proszę jakiegoś heltunia jakiegokolwiek! A tu coś? Nie. A tu mamy coś, jakiś przedmiot tutaj dostępny. Dostaliśmy sobie. Nice.
Ale dobra, tyle dobrego, że przynajmniej mamy już co nie. Manekin! Kto by się spodziewał, że się przestraszy manekina? Oj! Łocz! Ewidentnie. Twórca tej gry inspirował się nie tylko Silent Hillem albo Cry of Fear, ale też Condemned Criminal Origins! Z którego chyba nawet zrobię serię. Dobra, hechar. No i co? Jakiś budynek. Reichstag? Przed przebudową? Nie, gdzie Reichstag? Tu gra po hiszpańsku, a o Reichstagu. A czekajcie. Czyżby epidemia grypy hiszpanki? Z 1918 roku, która wybiła więcej ludzi niż pierwsza wojna światowa? No w sumie... makes sense! Czyżbyśmy odkryli sekret tej placówki? Czyżby to miało być to? Schowaj ten telefon na razie. And? Co w związku z tym? Hello, może mnie ktoś oświeci? Tak też może być. Moment. Może tu być naprawdę coś ciekawego, coś co może... co być może będzie miało znaczenie dla fabuły? W ogóle jaka tu jest fabuła? Tak zacznie od tego? Jaka tu jest fabuła? Seriously! Dobra, nie. To muszę pamiętać, że tutaj jest telewizor włączony, w razie jakbym się miał tutaj wracać. Dobra, tutaj nic. Dobra, coś dalej. Ej, wait a minute. Wait a fucking minute. Czy ja właśnie nie spierdziłem sprawy? Czy ja tego nie spierdziliłem właśnie? Moment, 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 moment. O numero que voca procura esta, esta aloma. No chyba właśnie dowaliłem! Chyba właśnie spierdzieliłem całą sprawę. Może gdzieś tutaj numery? Tu hechar nie. No brawo po prostu. Po prostu kurde brawo! Jeszcze nie mówcie, że będę tu musiał wbijać. To coś w ogóle. Rzeźnia jakaś. Powodzenia! Powodzenia! Po prostu normalnie powodzenia. Okej? Okay. Nie wiem jaki kod wbiłem, ale w porządku, może być. I co teraz? What now? Dobra, jakieś inne światełko. Jakiś inny rodzaj światełka, okej. Okay. Kurde, nas mnie swędzi, nas mnie swędzi. Dobra, coś tutaj? Jakieś drzwi, które mogę hecharnąć? Oż ty w życiu. O! O! Nie, ale ja muszę tu wejść i obadać, co tu jak jest, co w ogóle tutaj jakieś przedmioty, może jakieś coś użyteczne? Nie, nie ma. Dupa nie ma. Tutaj nie hechar, nie hechar. Ten stół mi zaraz pierdyknie przed oczami, zgadłem? Ale ten już tak, albo to krzesło. Dobra. Czyli chyba mogę hecharnąć jedynie te drzwi, które są otwarte. Dobra, jakaś szafunia. Tu coś zablokowane.
Nie podobają mi się te hałasy. Tak zdecydowanie mi się nie podobają. Emperada. Stary? Co ta rąsia tutaj ma oznaczać? Druga rąsia. Co te rąsie tutaj mają oznaczać? Mogę jakoś kucnąć? O, come on, come on, come on, come on. What the fuck? O, o, o! Ej, ta rąsia mnie rani! Oj, chyba... Nie no, tu jakieś zielone lampki. O co chodzi? What the fuck is going on? Again! Czyżbym miał znowu hecharnąć wszystkie drzwi? Czy co? Czy może mam te rączki jakoś? What the fuck is going on? Te zagadki są coraz bardziej porąbane. Ja nawet nie wiem, o co tu chodzi. Ręka, która rani. Ja słyszałem o rękach, które leczą, ale żeby ręce, które kaleczą? Chociaż nie, w sumie. Makes sense. Kolejny manekin. Czekaj. Ty mi nic nie zrobisz? No. Dobry manekin. Okej, kolejne narzędzie mamy. I może ono mi posłuży właśnie za zneutralizowanie tych rączek. Kurde, no jednak tutaj eksplorowanie terenu się przydaje. Ale powiem wam, że będzie cięcia, a cięcia... O! Wo! Co? Gdzie? Jak? Kiedy? Co to? Ej! A! Tak seriously, what the fuck chodziło? Światło włącz lepiej. Dobra, czyżby to już była końcówka? To chyba jakiś ostatni etap naszej podróży tutaj. Ale what the fuck, o co tu chodzi? Oh shit! Dlaczego ten ekran się tak trzęsie? Seriously, what the fuck is going on? Tu manekin sobie leży. Masz kara. Kara za straszenie w Condemned. I za straszenie tutaj. Dobra. Czekajcie. Bierzemy to. I co my mamy zrobić niby? Dobra, to może takie coś, że idziemy właśnie do tych drzwi tutaj. Oho, zaczyna się. Oh shit. Tak, jest tutaj nasz koleś z... Aha, okej. Dobra, to ja spróbuję coś wykombinować i zaraz do was wracam. Dobra, już chyba wiem, o co mniej więcej chodzi. Otóż biorę to tutaj. Idę prosto do tych drzwi. I chyba muszę zrobić następujący manewr, że... Muszę po prostu przytrzymać to tutaj. W sensie przytrzymać przycisk odpowiadający za hecharnięcie tych drzwi. No, dawaj. Yes! What now? What is going on now, at this moment? Aha, na pewno przejdę. Dobra. Idzie gładko. Yes!
Łapki za mną, tylko nie wiem czemu koleś się, ty się tak telepiesz. Wyjście! Wyjście! Exit! Autko, idę do ciebie! Gdzie jest moje autunio? Żebym cokolwiek widział chociaż. Dobra, jest! Samochodunio! Jest! No. Co, nie mogę? Seriously, nie mogę? Zatem the fuck! Czy ja jestem skazany tutaj na wieczny pobyt? Nie! Nie, 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 nie. O, są kluczyki. Dobra. I co teraz? Co teraz, niby? Tam są te łapki całe? Może te drzwi coś? Może te główne drzwi właśnie? A, nie, tutaj jest ławka. A, tu są jakieś drzwi. A, może... Jest! No, no, dawaj! Eu poderia ter ido embora, poderia ter pego o meu carro e destruidio o portao. Muchas gracias, señor! Iś, lubo, ajne, pomagando tobie, tu przetrwają, ajno, koszmarro! Nie! Co, gdzie? Jezus Maria, płacząca kobieta. Najgorsze, co może być... Nie, gorsze jest tylko płaczące dziecko. Come on, come on, come on. Tutaj. Dobra. Gdzie jeszcze mam niby iść? Dobra, gdziekolwiek wszedłem. That's deep shit. Aha. O! Co to za koleś? Ej, stary! Stary! Wokę, 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 wokę! Hecharnąć nie mogę! Czyżby co, to już miał być koniec? Ej, jak mam do ciebie zagadać? Dude! Co ja mam w ogóle tutaj zrobić? Znowu pytanie, co ja mam zrobić tutaj? Nie no, pewnie zaraz się odnajdę i będę wiedział, o co chodzi, ale... Dobra. Seriously, o co chodzi? Mogę cię jakoś... Pasej, cinco anos na minka tentando encontrar un... To jest koniec! To jest koniec! Aha! Czyli już tam się wszystko wyjaśnia. Właściwie nic się nie wyjaśnia, bo nie ma nawet co się wyjaśnić. Ja z tej gry nawet nic nie rozumiem, bo jest po hiszpańsku. Ale okej, niech będzie. Czyli... No, nie powiem, gra niezmiernie klimatyczna. Jest ten klimacik. Produkcja całkiem dobra, chociaż krótka. I mogłaby być po angielsku, żebym chociaż cokolwiek zrozumiał. Także co dalej? Co będzie następna za gra? Ale fajnie, że się przynajmniej wszystko tutaj wyjaśniło, o co chodzi. Że wiedziałem w końcu, że się dowiedziałem, co mam zrobić właściwie. Także cóż mogę powiedzieć? To było insane date. Nie wiem, czy gra się od razu wyłączy, czy może teraz dla odmiany będzie tak, że... Będzie dla odmiany, że pokaże się nam menu, które nam zaoferuje wejście do nowej gry. No raczej drugi raz tego nie chcę przeżywać. Bo gra była klimatyczna i nawet straszyła. Jak na taki krótki mini horror. To jest coś. Muzyka dobra, klimatyczna. Naprawdę, to jest jakiś dobry produkt.
Tylko jedyna wada... Ciemno! Ja rozumiem, że w survival horrorach musi być ciemno, ale bez przesady, no są jakieś przecież granice ciemności. Dobra, gra się wyłączyła, także... No w sumie i tak już obraz nie będzie potrzebny, także... Obraz nam już nie będzie potrzebny, to też mogę skończyć wypowiadanie się na temat tej gry. Otóż, jak już powiedziałem, gra jest klimatyczna, straszna. Chociaż, no jedyna jej wada to jest to, że jest po prostu za ciemno. Przydałoby się nieco więcej światła. Jednak mimo wszystko, żeby widzieć co i jak. A nie! Twórcy dupnęli tak, że po prostu... No jakby to powiedzieć... Że zrobiłem tak ciemną grę, że po prostu gracze nawet nie będą wiedzieli, co ich straszy. O! Taki pomysł na survival horror. Ale mniej więcej, znaczy się, mimo wszystko, gra mi się spodobała. To była ciekawa i interesująca przygoda. Wow. No to cóż więcej mogę powiedzieć. Także dziękuję wam wszystkim serdecznie za uwagę. To było Insanidate. Ja jestem Recek. Trzymajcie się i czołem.